Witajcie moi drodzy. Ostatnio trafia do mnie bardzo wiele osób, praktycznie z jednym pytaniem, jak odzyskać byłą partnerkę, jak odzyskać byłego partnera, albo nawet rozszerzają to pytanie i zastanawiają się, czy można zbudować nowy związek z tą samą osobą. Te osoby często szukają wsparcia, na przykład jak dokonać szybkiej zmiany w życiu, żeby dostać drugą szansę. Jednak problem jest taki, że wiele osób, które zastanawia się, jak odzyskać tego byłego partnera czy tą byłą partnerkę, to popełniają te osoby dokładnie te same błędy. I o tych błędach będę dzisiaj Wam mówił, ponieważ jeżeli Wy jesteście w takiej sytuacji, że myślicie o tym, jak odzyskać byłego partnera czy byłą partnerkę, to nie popełniajcie tych błędów, bo my bardzo często wpadamy w takie utarte kolejny. Które powodują, że my niby chcemy odzyskać tą drugą osobę, ale popełniamy ten błąd za błędem, i to w pewien sposób przekreśla tą naszą możliwość, tą naszą okazję, żeby nawet spróbować odzyskać to zaufanie, czy w ogóle kontakt do tej drugiej osoby. A więc dziś zastanowimy się, czy w ogóle warto próbować odzyskać byłego partnera, czy byłą partnerkę. No i tutaj oczywiście pojawia się ta sytuacja, w której teraz się znajdujecie. To jest ten moment, kiedy waszy związek się zakończył. No po prostu rozstaliście się. Ty cierpisz, nie możesz się z tym pogodzić. To jest taka sytuacja, w której bardzo dużo wspominasz, bardzo dużo analizujesz, rozmyślasz na te tematy, które was połączyły. Te lepsze momenty, te gorsze momenty. Bardzo często też ludzie mówią o tym, że w kółko na ten temat rozmawiają. Analizują to też z innymi osobami, z bliskimi, z kimś, kto znał tą relację. A więc ty w kółko żyjesz w tym świecie tego swojego byłego związku, i bardzo często, właśnie po tych analizach, po tych rozmowach, po tych rozmyślaniach, po tym zatapianiu się w tych wszystkich emocjach, pojawia się w Twojej głowie jedna myśl. Dochodzisz do takiego wniosku, że to nie może w ten sposób się zakończyć, że musisz odzyskać tą osobę, że musisz zawalczyć o kolejną szansę. I tu właśnie najczęściej ludzie popełniają błąd, ponieważ te osoby tak mocno zanurzyły się w tą przeszłość, w te swoje emocje, w te swoje potrzeby, że chcą odzyskać tą osobę, że myślą tylko i wyłącznie o tym, odzyskać jakoś tego byłego partnera czy tą byłą partnerkę, a tak naprawdę. Nie myślą co dalej. Nie myślą o tym, że samo odzyskanie tutaj w tym momencie tej drugiej osoby nic tak naprawdę nie da, bo te osoby często myślą: jak odzyskam tą drugą osobę, to później wszystko jakoś samo się ułoży. I to jest właśnie ten najczęstszy błąd to jest ten ślepy zaułek, ponieważ ten związek z jakiegoś powodu się zakończył, więc sama próba odzyskania tego byłego partnera czy byłej partnerki. Bez analizy tej sytuacji, to co tak naprawdę w waszym związku się stało, że się rozstaliście, co sprawiło, że wasze emocje się zmieniły, co sprawiło, że ta druga osoba w pewnym momencie może powiedziała dość. I tu właśnie tego błędu nie chcę, żebyście popełniali. Czyli nie myślcie tylko o tym, że muszę odzyskać byłego partnera czy byłą partnerkę, a później wszystko samo się łoży. To nigdy się dobrze nie układa, ponieważ te same powody, które doprowadziły do tego pierwszego czy nawet drugiego rozstania, bo mam klientów, którzy seryjnie próbują odzyskiwać tą drugą osobę, kilka razy im się udało, ale w tym momencie zmagają się z taką sytuacją, że ta osoba już nie chce wejść ponownie do tego samego związku, no i te osoby się zastanawiają dlaczego. I to jest właśnie taka sytuacja osób, które. Kiedyś wchodziły ponownie do tego samego związku, i ponownie ten związek kończył się niemal w ten sam sposób. I tu warto odrobić tą lekcję. Czyli zanim ja pomyślę sobie, jak odzyskać tą drugą osobę, to ja muszę najpierw przepracować pewne rzeczy sam ze sobą, czy sama ze sobą, aby w ogóle zastanowić się, czy ja jestem gotowy na to, żeby odzyskać tą drugą osobę. Bo często jest tak, że ze względu na nasze wspomnienia, nasze emocje, które nas łączyły. To druga osoba może dać nam jeszcze jedną szansę. Tylko czy ty jesteś na tą szansę gotowy czy gotowa? Bo wielu moich klientów zaprzepaszcza taką szansę i później trafiają na moje konsultacje, kiedy już wszystko jest tak, jakby stracone. Bo jeżeli ktoś obdarzy cię ponownie takim kredytem zaufania, ale ty ten kredyt zaufania zmarnujesz. To możliwe jest, że nie dostaniesz już kolejnej szansy. Dlatego tak ważne jest, zanim ty przejdziesz do próby odzyskania tej drugiej osoby, zastanowienie się, po co ja chcę odzyskać tą drugą osobę, czyli jaka jest twoja motywacja, co cię popycha do działania, czy to jest tylko i wyłącznie to zanurzenie w tych wspomnieniach, w tych emocjach, czy rozumiesz samego siebie, a może działasz pod wpływem impulsów i emocji. Że nic więcej w tym nie ma, po prostu jest taka chęć, że musisz to zrobić, ale nie rozumiesz dlaczego. I tu bardzo wiele moich klientów dochodzi do takiego przekonania, kiedy odpowiadają na to pytanie, dlaczego chcesz odzyskać tą byłą partnerkę i jaka jest Twoja motywacja. To te osoby mówią, nie wiem, jak odzyskam tą drugą osobę, to się wtedy dowiem, jakoś to będzie. A więc są to osoby, które często po prostu nie są gotowe do tego, żeby odzyskać tą drugą osobę. Bo, nawet jeżeli dostaną szansę, to w większości przypadków zmarnują tą szansę, bo te osoby po prostu same nie wiedzą, czego chcą. I naprawdę wiele osób nie zna odpowiedzi na to pytanie, po co ja chcę odzyskać swoją byłą partnerkę, po co ja chcę odzyskać swojego byłego partnera. I takie osoby mają od razu jakąś gotową, łatwą odpowiedź. I to oczywiście jest odpowiedź bardzo wygodna, która dobrze brzmi na ten pierwszy rzut oka, natomiast. Często nie ma w tej odpowiedzi żadnej głębi. Czyli taka osoba może powiedzieć: Zrozumiałem, czy zrozumiałam, że bez tej drugiej osoby nigdy już nie będę szczęśliwy, czy szczęśliwa, albo bo ten mój partner tak dobrze mnie znał, tyle mieliśmy wspólnych chwil, więc te osoby skupiają się na sentymencie, na wspomnieniach, ale tak naprawdę nie idą głębiej, nie szukają tych głębszych powodów. I w wielu sytuacjach, kiedy pracuję z osobami, które chcą odzyskać tą dawną miłość, to, ten dawny związek, to te osoby sobie uświadamiają w pewnym momencie, że ich główną motywacją jest to, że nie potrafią się pogodzić z tym, że to ta druga osoba odeszła. Znam sytuacje związków, w których te związki się rozpadały, i na przykład kobieta zawsze wracała do tego związku. Ale w tym momencie, po tym ostatnim razie, kiedy to ta kobieta zakończyła ten związek, bo wcześniej to partner, to mężczyzna kończył tą relację, ale w tym ostatnim razie to właśnie kobieta w końcu powiedziała dość, koniec tego, nie chcę żyć w takiej relacji, i ten mężczyzna nie potrafi sobie z tym poradzić, bo tak jak on kończył ten związek i wiedział, że ta partnerka bardzo jej zależy, jest bardzo zaangażowana i w końcu do niego wróci, a on oczywiście kolejną szansę jej da. No to jakoś to się toczyło. Natomiast kiedy to on został odrzucony, po prostu znał sobie sprawę z tego, że nie potrafi się z tym pogodzić. I to jest też bardzo ważne pytanie: jak ty szukasz tej swojej motywacji? Jeżeli dojdziesz do takiego związku, że nie potrafisz sobie poradzić z tym porzuceniem, to pytanie: czy Twoja motywacja do tego, żeby odzyskać tą drugą osobę, jest uczciwa? Czy jest taka szczera? Bo znam przypadki osób, które odzyskiwały byłego partnera czy byłą partnerkę, tylko po to, żeby zakończyć ten związek na swoich własnych zasadach. Czyli tak bardzo się starały, odzyskując tę osobę, a później nic się w tej relacji nie zmieniało. I same te osoby psuły tę relację, a nawet często to one zakończyły tę relację. I to jest właśnie to szczere pytanie: jaka jest moja motywacja? Dlaczego ja chcę tę drugą osobę odzyskać? Czy nie potrafię pogodzić się z tym, że ta osoba mnie odrzuciła? Jest jeszcze jedna trudna motywacja, którą też trzeba, z którą też trzeba się zmierzyć. Czyli jeżeli ty nie radzisz sobie po tym odejściu partnera czy partnerki, to zastanów się, z czym, czym są spowodowane, czym są wywołane Twoje emocje. Bo, mam klientów, którzy całkiem dobrze radzili sobie po rozstaniu, pomału zaczynali się zastanawiać, jak stanąć na swoje własne nogi i tutaj zobaczyli gdzieś swojego partnera, czy tą byłą partnerkę z jakąś inną osobą. Albo w mediach społecznościowych zobaczyli zdjęcie tej osoby uśmiechniętej z jakąś inną osobą, i tu często te osoby. Zamiast iść dalej w swoim życiu, to wracają do tych wszystkich emocji. I często taka motywacja do tego, żeby odzyskać drugą osobę, wynika z tego, że widzimy wyraźnie, że ta osoba układa sobie życie z kimś innym, a my mamy poczucie, że stanęliśmy w miejscu. Więc dlatego nas pcha ta motywacja do tego, żeby spróbować odzyskać tę osobę, ponieważ widzimy, że ona sobie życie układa, a my uważamy, że sobie życia nie potrafimy ułożyć, nie potrafimy wyjść z tej relacji, dlatego często ta motywacja też nie jest taka do końca czysta. Bo kiedy ty widzisz, że ktoś sobie układa życie, ale z premedytacją próbujesz namieszać w tym życiu tej drugiej osoby, to zastanów się, czy z taką motywacją odzyskanie tego związku. Później ma tak naprawdę sens w budowaniu tej relacji, czy prędzej czy później ta relacja i tak się rozpadnie. A więc bardzo cię zachęcam do tego, żeby zadać sobie w tym momencie to pytanie: Po co ja chcę odzyskać swoją byłą partnerkę? Po co ja chcę odzyskać swojego byłego partnera? Zmierz się z tym pytaniem: Czy potrafisz w tym momencie być szczery, czy być szczera sama ze sobą? Bo wiele osób potrzebuje. Trochę takiej odwagi, trochę popracować nad sobą, trochę zagłębić się w swoje myśli, emocje, żeby ta odpowiedź była naprawdę szczera, żeby to nie była jakaś jedna z tych gotowych odpowiedzi, które w bardzo łatwy sposób można wypowiedzieć i na pierwszy rzut oka brzmi to całkiem wiarygodnie, ale nie ma w tym takiej naszej indywidualnej prawdy, nie ma w tym głębi, nie ma w tym tego naszego przesłania, bo pamiętajcie, że każda sytuacja jest inna. Wiele związków rozpadło się dokładnie w ten sam sposób, ale jak analizujemy to głębiej, to każdy te, ten powód był troszeczkę inny. Można powiedzieć, że związek rozpadł się przez nadmierną kontrolę, przez zazdrość, przez taką, takie konkurowanie między sobą, ale każda historia jest trochę inna. Jest ja nam masa historii zakończenia związków, które na pierwszy rzut oka mogły wyglądać by w podobny sposób. Natomiast kiedy się zagłębimy w to, Widać tutaj tą indywidualną kwestię, to dopasowanie naszych charakterów, lub te ciągle powracające kłótnie w naszych relacjach, czyli te związkowe bumerangi, o których bardzo często mówię. Dlatego tak ważne jest przeanalizować, dlaczego ten związek się rozpadł i po co ja chcę go odzyskać. I tutaj dochodzimy do tego etapu rachunku sumienia. Rachunek sumienia jest bardzo ważny zanim jeszcze będziecie próbować odzyskać tego byłego partnera czy byłą partnerkę. Rachunek sumienia właśnie polega na tym, żeby odpowiedzieć na kolejne trudne pytanie. Czyli dlaczego ten mój poprzedni związek się roz, rozpadł? Dlaczego my się rozstaliśmy? Czy może jest tak, że rozminęły się nasze życiowe drogi, że kiedyś do siebie pasowaliśmy, a teraz do siebie nie pasujemy? Może ja się zmieniłem? Może druga osoba się zmieniła? A może każdy zmienił się w swoją stronę? I ludziom bardzo łatwo sobie wyobrazić, że jeżeli każdy ciągnie w swoją stronę, ja w lewo, ty w prawo i tak dalej, no to w końcu się rozminiemy. Natomiast ludzie mają często problem zrozumieć, że mieli niby podobne cele, byli podobnie do siebie, czyli można powiedzieć, że ciągnęli w tym jednym kierunku, ale się jednak rozpadli. Ten związek się rozpadł. To się nie udało, to nie przetrwało. I dlaczego tak było? Ponieważ nawet jeżeli my idziemy w tą samą stronę, ale tempo jest inne, to i tak się rozminiemy. Ktoś idzie szybciej, ktoś idzie wolniej, i w końcu pojawia się ta luka, w końcu pojawia się ta przestrzeń, którą trudno jest wypełnić, no bo my nie chcemy kogoś gonić, a ktoś nie chce na nas czekać. Więc to nie jest tylko tak, że jak ludzie patrzą w innych kierunkach, to ten związek się rozpada. Bardzo często jest tak, że my możemy mieć podobne wartości, podobne cele, ale inne tempo. I to jest też pytanie, kto przyspieszał, kto zwalniał i czy to tempo w ogóle można zmienić, bo czasami jest tak, że to tempo polega na podejmowaniu pewnych decyzji, na które my w danym momencie nie jesteśmy gotowi. A więc pojawiają się te ważne kwestie. Ludzie rozstają się, dlatego że nie potrafią się zgodzić w takich kluczowych życiowych kwestiach. No bo są takie rzeczy, w których nie możemy znaleźć kompromisu. To są takie rzeczy jak jedna osoba chce dziecko, a druga nie chce. Jedna osoba chce ślub kościelny, a druga tego nie chce. To są nawet takie sprawy jak wyprowadzka. Jedna osoba chce mieszkać w danym miejscu, na przykład w swoim mieście rodzinnym, a druga osoba twierdzi, że nasze życie powinniśmy układać gdzie indziej. To jest też na przykład wyprowadzka za granicę. Są osoby, które się rozstają, ponieważ jedna osoba chce jechać do pracy za granicą albo całkowicie się tam wyprowadzić, a druga osoba mówi: Ja nigdzie nie jadę. I jedna osoba ciągnie, żeby tutaj zostać w Polsce, druga osoba ciągnie, żeby jednak wyjechać, i w końcu związek się rozpada, bo nie można znaleźć tutaj kompromisu. Jest jeszcze kolejna przyczyna, która w bardzo wielu sytuacjach się pojawia: czyli twój partner lub twoja partnerka miała już już dość czekania na Twoją zmianę. To są sytuacje, kiedy Ty obiecujesz zmianę. Powiedzmy, że masz jakieś problemy, jakieś nałogi. Czy to będzie hazard, czy to będzie alkohol, czy jakiekolwiek inne nałogi, które masz, to ta druga osoba widzi, że masz problem. Daje Ci przestrzeń, daje Ci czas na zmianę, ale każdy w końcu może pęknąć. Każdy w końcu może czuć, że nic się nie zmienia. I znam wiele sytuacji związków, które rozpadły się właśnie dlatego, że kolejna próba rzucenia swojego nałogu kończyła się tak jak zawsze wielkimi obietnicami tylko że ta druga osoba już w te obietnice nie uwierzyła i stwierdziła To koniec. Było ileś tamtych szans, ale kolejnej już nie będzie. A więc tu jest główne pytanie: czy ta druga osoba po prostu miała dość czekania na tą Twoją przemianę? I kiedy zdasz sobie sprawę z tego, że ten związek się rozpadł właśnie dlatego, że dużo obiecywałaś, czy obiecywałeś, ale jednak tych obietnic nie spełnialiście, to czy możemy w tym momencie jakoś to zmienić? No bo są osoby, które mówią kolejny raz, uległem swoim nałogom, przykładowo temu alkoholizmowi, i wiem, że tego jeszcze nie zmienię w tym momencie, więc nawet jak odzyskam tą partnerkę, to i tak nic się nie zmieni. Bo ona już mi nie da kolejnej szansy, nie pozwoli mi już na kolejną wpadkę, a ja wiem, że w danym momencie jeszcze, jestem jeszcze zbyt słaby, żeby całkowicie ten problem rozwiązać. A więc pytanie, czy ktoś przypadkiem nie zmęczył się tym czekaniem? Bo jeżeli ktoś się zmęczył tym czekaniem, to kluczowe jest odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja jestem gotowy dokonać tej zmiany? I często ta odpowiedź jest trudna, bo jest to odpowiedź nie, nie jestem gotowy. Skoro dostawałem tyle szans jeszcze w tym związku, ale się nie zmieniłem, to z jakiego względu miałbym się zmienić teraz? Oczywiście znam przypadki osób, które właśnie po rozstaniu dokonują największej swojej życiowej przemiany i te rzeczy, które wydawały mi się niemożliwe do ogarnięcia w związku, rozwiązują bardzo szybko. Natomiast są to przypadki nieliczne, które wymagają ogromnej motywacji, ogromnej pracy nad sobą, ale jest to możliwe. Jest to możliwe tylko w momencie, kiedy zmierzycie się z prawdą, czyli mój związek rozpadł się, dlatego że ta druga osoba miała dość czekania na moją zmianę, ale czy ja tą zmianę mogę dziś, żyjąc już samotnie, w jakiś sposób przeprowadzić? I dopiero wtedy zastanowić się: to może dajmy sobie kolejną szansę. Bo jeżeli twój związek rozpadł się, przez to, że nie mogłeś, czy nie mogłeś dokonać jakiejś zmiany, i bez dokonania tej zmiany wejdziesz ponownie w, ta, w tą relację, to jest praktycznie stuprocentowa pewność, że ten związek znowu się rozpadnie. A więc po co rozdrapywać kolejny raz te same rany, skoro ty wiesz, że nie jesteś gotowy na to, żeby odzyskać tę byłą partnerkę. Kolejna odpowiedź na to pytanie, dlaczego ten związek się rozpadł, może być bardzo przyziemna, ale też bardzo trudna dla wielu osób. Po prostu ta druga osoba mogła wybrać inne życie. Pojawiła się inna osoba w jej życiu, inny mężczyzna, inna kobieta. I to też jest pytanie: czy jeżeli ta osoba układa sobie nowe życie, to czy kiedykolwiek dostaniesz tą szansę na to, żeby spróbować w ogóle odzyskać tę osobę do związku? I to jest bardzo ważne, żeby przeanalizować tą sytuację. Czy ja mogę w ogóle dostać tą kolejną szansę? Bo możliwe, że ten mój były partner czy moja była partnerka w tym momencie tworzy związek, w którym jest naprawdę szczęśliwa. I pomimo tego, że ja dokonam każdej życiowej zmiany, ja już nie dostanę tej kolejnej szansy, bo ta druga osoba może jest w tym momencie zakochana, może układa to swoje życie tak jak zawsze chciała i już nigdy nie zawróci do tego związku, w którym była wcześniej z nami, ponieważ będzie się w niej to kojarzyło z tymi wszelkimi trudnymi momentami, które przeżyliśmy. a więc nie każdy związek da się naprawić. nie każdy związek zda się zbudować na nowo Kolejna odpowiedź na to pytanie, dlaczego ten związek się rozpadł, jest związana z tym, co mówiłem trochę wcześniej. Czyli ta druga osoba miała dość czekania, ponieważ ktoś nie był emocjonalnie gotowy na kolejny krok. To są te osoby, które opowiadają mi o tym, jak wiele lat byli zaręczeni, ale nigdy nie rozmawiali o ślubie, bo na przykład emocjonalnie nie potrafili tego udźwignąć, i każda rozmowa o ślubie od razu kończyła się kłótnią. I ta druga osoba po prostu stwierdziła, że może my nigdy nie będziemy mieli tego ślubu, a było to dla niej ważne, i dlatego wiedziała, że my nie jesteśmy gotowi na ten kolejny bardzo ważny emocjonalny krok i miała dość czekania. A więc zastanówcie się, czy Wasz związek rozpadł się dlatego, że ktoś nie był gotowy na bardzo ważny krok, na jakąś deklarację, że ktoś emocjonalnie po prostu nie mógł tego udźwignąć. I jeszcze jest jedna rzecz. Która bardzo często jest odpowiedzią na to pytanie, dlaczego nasz związek się rozpadł. Jest to odpowiedź, że zdarzyło się coś, czego po prostu nie potrafimy sobie wybaczyć. Mogła to być zdrada, strata wspólnego majątku, poważne kłamstwo, lub inne rzeczy, które nam tak głęboko zalegają, które wyniszczają nawet myśli o tym, że moglibyśmy wrócić do takiej osoby, z którą tak wiele złego przeżyliśmy. A więc zastanówcie się, czy ten powód rozstania, czy to, dlaczego wasza relacja się zakończyła, czy to można rozwiązać, czy można się tego pozbyć, czy już tego nie ma, czy może jest tak, że ten powód dalej jest i siedzi w was. Czy to chodzi o to tempo, czy chodzi o gotowość emocjonalną, czy chodzi o to, że macie zupełnie inne podejście do życia, że chcecie wrócić do partnerki, która chciała być w Polsce, wy chcielibyście być za granicą, i uważacie, że jak teraz wrócicie, to ją namówicie do tego swojego pomysłu. To nigdy się nie dzieje w taki sposób. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby się zastanowić, dlaczego ten związek się rozpadł, a potem analizując dokładnie, tak jak tutaj z Wami to zrobiłem, zastanowić się, czy ten powód można w jakiś sposób rozwiązać, czy on cały czas będzie komplikował nam życie, bo są takie powody rozstań, których nawet za wszelką cenę, Próbując i starając się, nie potrafimy rozwiązać. Jest jeszcze jedna rzecz, którą dzisiaj tylko trochę zarysuję, może przygotuję Wam oddzielny materiał na ten temat, bo to jest bardzo ważna sprawa. Jeżeli chcesz spróbować odzyskać byłego partnera czy byłą partnerkę, to wsłuchaj się i przeanalizuj te ostatnie słowa, które padły w momencie rozstania. To oczywiście jest pewna metafora, bo te słowa czasami padają w kilka ostatnich dni związku, nawet tygodni. Ale co tak naprawdę ta druga osoba starała ci się powiedzieć, kończąc tą relację? I przykładowo, jeżeli dostajesz informację, ty się nigdy nie zmieniasz. I wielu moich klientów właśnie taką informację na końcu związku dostają, że ta druga osoba czekała na jakąś zmianę, ale w końcu mówi, ty się nigdy nie zmienisz. I te osoby często popełniają taki błąd, że próbują odzyskać tą swoją byłą partnerkę. Dokładnie tymi samymi metodami, co zawsze. Robią dokładnie to samo. Czyli, na przykład, potrafią napisać tylko SMS, ale nie potrafią postarać się bardziej i dziwią się, że ten SMS nie działa. A prawda jest taka, że jeżeli ktoś ci zarzuca, że ty się nigdy nie zmieniasz i stosujesz cały czas te same techniki, to tak naprawdę zamiast odzyskać zaufanie tej drugiej osoby i dostać kolejną szansę, to ty potwierdzasz tej drugiej osobie, że ty naprawdę się nie zmieniasz. Że ty dalej nie masz w sobie odwagi, inicjatywy i że to była dobra decyzja. I mam wielu klientów, którzy właśnie w taki sposób postępują, że dostali informacje, ty się nigdy nie zmieniasz, a oni działają cały czas w ten sam sposób. To są te osoby, które uwielbiają walić głową w ścianę i dziwią się, że głowa ich boli, a ściana dalej stoi. I to jest ważna sytuacja, żeby się zastanowić, jakie słowa usłyszałem na końcu. I czy przypadkiem moje działania, które teraz podejmuję w kontekście odzyskania tego byłego partnera czy partnerki, nie są dokładnie potwierdzeniem tych słów? Bo to są jedne z najczęstszych przypadków, że my coś słyszymy, ale jednak nie wsłuchujemy się w te słowa, i nawet przy próbie odzyskania tego partnera czy partnerki, my moglibyśmy dokładnie te same słowa do siebie odnieść. To może być na przykład związane z takim zarzuceniem, że my. Nie mieliśmy inicjatywy w tym związku. Jest wiele związków, które są tworzone przez jedną osobę, która to wszystko dźwiga na swoich barkach, i w końcu ta osoba mówi dość. Czyli ty mogłeś czy mogłaś mieć bardzo wygodne życie, za które ta druga osoba zapłaciła swoimi emocjami, swoim czasem, i w końcu ta osoba mówi dość. I pytanie: czy ty potrafisz zrezygnować z takiego wygodnego życia? Czy wracając do tego związku, chcesz wrócić do wszystkich dawnych schematów? Kolejna rzecz, która bardzo jest ważna w kontekście analizy tych słów na końcu tej relacji, to jest analiza tego, czy przypadkiem w waszym związku nie pojawiły się jakieś błędne wzorce, jeżeli chodzi o budowanie relacji. Mogła to być chorobliwa zazdrość, nadmierna kontrola, czyli próba dominacji w związku, mogło być to jednostronne ustalanie zasad i próba podejmowania jakichś decyzji w pojedynkę. Co jest bardzo często problemem, jeżeli mamy taki wzorzec wyniesiony z domu czy z innych relacji, że najważniejsze decyzje to podejmujemy my, a druga osoba ma się dostosować, bo uważamy, że tak jest dobrze. Może to były próby ograniczania drugiej osoby, czyli nie wychodź do znajomych, nie wychodź na siłownię, siedź tutaj ze mną w domu, bo w ten sposób pokazujesz mi, że jestem dla ciebie ważny, a jak wychodzisz, to od razu się ciebie czepiam i to są często. Poważne problemy kiedy my ograniczamy tą drugą osobę, ale wynika to z naszych błędnych wzorców. Czasami też tym błędnym wzorcem jest po prostu taka nuda w życiu, taka szara codzienność, która zabija wiele związków. Tylko problem jest taki, że do tej szarej codzienności jedna osoba się przyzwyczaiła i bardzo dobrze się w niej odnajduje, a potem dziwi się, że ta druga osoba jest nieszczęśliwa. Przecież my mamy takie zwykłe codzienne życie. Tylko prawda jest taka, że jeżeli oboje chcecie takiego codziennego życia, to jest wspaniale, to się dogadacie. Ale jeżeli jedna osoba chce czegoś więcej od życia, a druga osoba usilnie pokazuje, tak wygląda życie, ja się tutaj nie zmienię, to ta druga osoba po prostu może nie chcieć żyć z kimś, kto w tak wygodny sposób podchodzi do codzienności, kto akceptuje taką szarą codzienność. I taką nudę w relacji, a więc bardzo ważna jest tutaj ta analiza słów, które dostajesz na koniec, bo czasami z tych słów albo podejmiesz właściwe kroki, które pokażą Twoją zmianę, albo podejmiesz te niewłaściwe kroki, które pokażą dokładnie, że te powody, przez które ta druga osoba się z Tobą rozstała, to nawet widać wyraźnie w próbie odzyskania tego partnera czy partnerki. Także zastanówcie się nad tym, jeżeli macie dodatkowe pytania, napiszcie w komentarzu. A jeżeli chcecie popracować nad tymi pytaniami, które dzisiaj omówiłem, to zapraszam Was na moje indywidualne konsultacje, gdzie rozszerzymy ten temat, jeżeli tego chcecie. Także za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Życzę Wam siły do tego, żeby zmierzyć się z tymi trudnymi pytaniami i odpowiedzieć na nie po prostu szczerze, bo to Wam pomoże zdecydować, czy warto. Próbować odzyskać tą byłą partnerkę czy partnera, czy może nie warto.